W marcu w składzie seniorskiej drużyny hokeistów Aksam Unii Oświęcim pojawił się nowy zawodnik. Nie powiem, to było zaskoczenie dla wszystkich nas. Zaskoczenie, o którym mówi trener Tomasz Piątek, wynika z faktu, że na jeden ze styczniowych treningów zgłosił się trener TS Podbeskidzie Robert Kasperczyk. W dzieciństwie, w lecie, każdy skwer, każdy plac był boiskiem do gry, a w zimie zamieniał się w lodowisko. I nie ukrywam, że obok piłki nożnej właśnie hokej był taką drugą dyscypliną, którą kochałem. Umiejętności Roberta Kasperczyka okazały się na tyle dobre, że zagrał on w wyjściowym składzie dwa ostatnie mecze. Zdecydowanie, dwa u nas. Dwa bardzo ważne mecze. Z Tomaszem Piątkiem rozmawialiśmy także po zakończeniu sezonu o zaletach zawodnika Roberta Kasperczyka. No jest to bardzo dobry zawodnik, szybki, motoryczny, dobry w przegląd sytuacji, umie się znaleźć w każdej sytuacji, czy to w strefie obronnej, czy w strefie ofensywnej, z bardzo ważnym ogniwem w składzie, w naszej drużynie. No myślimy, że będzie grał coraz lepiej, liczymy na to i cały klub i cała drużyna. Okazuje się, że dynamiczny sport, jakim jest hokej, pozwala trenerowi TS Podbeskidzie Bielsko-Biała zwalczać stres związany z obserwowaniem zmagań piłkarskich z ławki trenerskiej. Robert Kasperczyk tak opowiada nam o swojej pasji hokejowej. Zresztą hokej jest bardziej dynamiczną dyscypliną sportu. Częściej występują zmiany akcji, zmiany tempa akcji, więcej sytuacji bramkowych, więcej bramek, jak wiadomo. Zawsze kochałem brać kij, wyjść sobie z kolegami i pograć, tak jak powiedziałem wcześniej, w lecie, w piłkę. Natomiast w zimie hokej był jedyną naszą rozrywką i stąd te zamiłowania. Udany debiut Roberta Kasperczyka w pierwszym składzie Aksam Unii Oświęcim sprawia, że szkoleniowcy pozytywnie wypowiadają się o jego dalszej grze. Ale myślę, że będzie dobrze. Nie ma jakichś ciężkich sytuacji w drużynie. Jesteśmy dobre myśli. Jeśli oczywiście pogodzić będzie można grafik trenerski w TS Podbeskidzie i zawodniczy w Aksam Unii Oświęcim.